Hejka, jestem Zuzia i tatuuję w KC Ink. Czym się zajmujesz? No tym, co powiedziałam przed chwilą, tatuowaniem w KC Ink. W jakim stylu dziarasz? Dziaram w linii, dziaram whipy, czyli taki kropeczkowy shading. Raczej głównie kobieco. Jak długo dziarasz? 2 lata. Okej. Okay. A co miałam powiedzieć coś więcej? Jest jakieś 27 miesięcy. Dobra. Czym się interesujesz poza dziaraniem? No to tak. Lecimy. Taki secik tinderowy. Muzyka, podróże, małej turze, Netflix, winko. No i jakiś tam chill w przyrodzie. Oczywiście żartuję. Interesuję się... Jezu, nie wiem, siedzę tutaj od rana do wieczora, od ponad 2 lat. A oprócz tego całego staffu. No to słuchajcie, interesuję się rzeczami, które mogą powstać na płótnie. Lubię wykorzystywać różne techniki, akryl. Czasami też maluję coś areografem. Kiedyś malowałam takie śmieszne figurki kolekcjonerskie. Używam też... Czego używam? Używam też, słuchajcie, czasem gipsu i tworzę różne takie 3D modele. Jestem dużo ciaplania, robię to z moją przyjaciółką Natalią, pozdrawiam ją serdecznie. Co tam jeszcze robimy? No, lubię też usiąść z tabletem, porysować jakieś różne, tu chyba w tle widzicie, a może nie, obrazki w digitalu. Generalnie lubię cytryny. Lubię cytryny. Lubię malować cytryny. Co lubisz dziarać najbardziej? Lubię dziarać... Cały czas, jak jest takie pytanie, że muszę wymieniać, to cały czas mi leci piosenka problemu. Która? Makijaż. Lubię ładne brzydule, grube, chude matki, czekające na spadki. Lubię ładne brzydule, grube, chude matki, czekające na spadki, smarkule. Kobiety. Najbardziej lubię dziarać kobiety i bardzo dobrze się z nimi dogaduję, ale chyba Wojtkowi chodziło... O to, co lubię na nich dziarać? No to lubię dziarać smoki, chmurki, wszystkie takie mistyczne motywy. Bardzo podobają mi się takie różne koreańskie ornamenty. Mega się tym inspiruję. Więc mam nadzieję, że wleci trochę wolnych wzorów w tym klimacie. Sprawdźcie proszę. Jakie były twoje początki? No dobra, moje ogólnie początki z dziaraniem wzięły się z tego, że bardzo mnie pchali do tego moi rodzice. Jak widzicie, sama nie jestem wydziarana. No i zaczęło się od jakiejś tam sztucznej skóry, to wiadomo, ale wrzuciłam posta i jakby internet oszalał. Przez 2 miesiące codziennie miałam 2–3 klientów na małe wlepki, robiłam to totalnie za zwrot kosztów. Robiłam to oczywiście na chacie, ale kupiłam wszystko, leżankę, parawan, podłokietniki, wszystko. No i tak naprawdę mogłam codziennie ten swój skill sprawdzać i udoskonalać, dlatego uważam, że ten początek bardzo szybko poszedł. No ale wiadomo, później gdzieś tam jakieś schody się pojawiły, jeszcze mam masę nauki przed sobą, ale generalnie pomimo wielkich przygotowań, zaraz będzie kolejne pytanie chyba, jaką dziarę pierwszą zrobiłam? No to... Wcale nie znamy wcześniej, tak? No to pomimo tych przygotowań, to nim w ogóle to wszystko się wydarzyło. Tą pierwszą dziarę oczywiście i tak zrobiłam na domówce u siebie w mieszkaniu po pijaku na kostce faceta. Była to ćma, która wygląda jak motylek. Co lubisz w kaligrafii najbardziej i skąd ta zajawa? To jest ogólnie zajebiste pytanie. Dziękuję, że je zadałeś. Kurde, no chyba najbardziej lubię to, kiedy ta stalówka sunie po papierze, kiedy tusz wylewa się na kartkę. Czekaj, bo to nie do ciebie jest. Aha, a do mnie? Co poradzisz osobom, które dopiero zaczynają? No to słuchajcie, bo tutaj chciałabym powiedzieć, jakby rysujcie i totalnie róbcie tego dużo, nie na kratkę w zeszycie od matematyki, bo takie projekty też dostajemy czasami do studia. No musicie pokazać jakby, że wam zależy, wychodźcie, że tak powiem, do ludzi, róbcie dziary totalnie za grosze, może za zwrot kosztów. To da wam taki spokój trochę na sercu. No i generalnie no, trzeba po prostu zapierdzielać, nie? Bez tego nie pójdzie. Aha, no i nie róbcie liniowych tatuaży, to jest jakby... No to nie, najpierw cieniujemy. Linia jest, jak już się nauczymy dziarać. Więc napisy i takie rzeczy to jeszcze nie. Co lubisz w rysunku najbardziej? Co lubię w rysunku? W rysowaniu, malowaniu. No, wyłącza tą głowę. I jest to taka medytacja, Niesamowite jest to, że tutaj zaczęłam mówić jeszcze nie wiedząc, jaki będzie koniec. Lubię to, że na moim przykładzie jakby widać, że wszystkiego się można nauczyć, bo kiedyś w ogóle nie umiałam rysować. I jest to niesamowity skill, który macie w ręce i daje taki fajny klimacik, można uchwycić wspomnienie, jakiś fajny kadr, będąc na wakacjach i mieć to w takiej fajnej, żywej formie, nie tylko w postaci zdjęcia, więc plenery malarskie, rysunkowe polecam, możemy jakieś zorganizować. Co najbardziej lubisz w tatuowaniu? No, jak już ogarnę cały ten staw dookoła, odbijemy kalkę, dogadamy projekt, to kiedy już po prostu siadam, jestem ja, maszynka i skóra i po prostu widzę, jak ten tusz zostaje w skórze, jak to fajnie zaczyna wyglądać, no i później to, że ludzie w tych tatuażach po prostu wyglądają no zajebiście, no po prostu ten efekt końcowy tego, kiedy dziara dodaje pewności siebie, kiedy po prostu no współgra już jest twoja i też troszeczkę moja, mega to lubię. Trzech twoich ulubionych artystów. Problem? Śmieszny żarcik. Ozzy Tatu na pewno, Haichimi chyba tak się nazywa. Generalnie wszyscy tatuażyści z Korei, tylko tej, do której można pojechać. Marina Abramowicz, ze względu na jej historię bardzo polecam książkę. Pokonać mur chyba? No Beyoncé, nie? No nie wiem. Jak? No i Caravaggio. Caravaggio był mega super w ogóle, poczytajcie sobie o nim. Ustawiał pijaków i narkomanów w pozycjach i też prostytutki, jakby samą śmietankę w sumie dzisiejszych czasów i ustawiał ich w formie na przykład takiej znaczy pijaczka zasnęła po imprezce i on ją namalował jako Maryjkę. No generalnie po prostu no miał gościu jaja, no zajebisty gościu. Jaką maksymą kierujesz się w życiu? To ja nie doszłam do tego pytania. Jaką maksymą? No powiedz coś takiego, carpe diem czy coś. No czekaj, bo ja na pewno coś powiem. Cała piosenka Ritz Carlton? Ritz Carlton? Okej. Jeden cytat, który najbardziej do ciebie pasuje. Jak żyć, to niejako widz. No i pięknie. Jaka była pierwsza dziara, którą sobie sama zrobiłaś? No mam ogólnie jeden tatuaż, który sobie sama zrobiłam. Musiałam przetestować, jak miałam tak nie siedzieć. Musiałam przetestować, jak głęboko się wbija biały tusz. No i zrobiłam taką jedną kreskę na kostce. Ale później stwierdziłam, że to jest suchar, więc zrobiłam krzyż. Nie wiem. Później zrobiłam sobie dziarę na plecach wielką, całe plery. No nie, możemy to wyciąć. Nie, to fajne było. Co gdyby nie rap? Szczerze? Nie wiem. Kurde, ta energia, kiedy wychodzę na scenę, nie? To jest wyższy level. Gdybym nie tworzyła muzy, to nie wiem, co bym robiła, tak szczerze. Nie wiem, przepraszam, muszę na chwilę tutaj odstawnąć. Dobra, wracamy. Co chciałabyś wytatuować najbardziej? No, chciałabym wytatuować najbardziej jakieś dwa olbrzymie smoki albo węże przez całe ciało. No, taką kompozycję mega wielką na 10 sesji na przykład. Najśmieszniejsza sytuacja w twojej karierze? Nie wiem, czy sytuacja, bo tutaj nie mam miejsca na żarty, to jest poważna praca, poważne zajęcie, ale dzierałam kiedyś całkiem fajne dziarki, takie, wiecie, znaczek Mercedesa, kastet, łuski od nabojów. Jakaś tam filmka, no takie akurat w moim stylu kobiecym. Butelka Jacka Danielsa też była, no. Najdziwniejsza dziara, jaką zrobiłaś? No to właśnie tamta. Okay. No właśnie tamta. Kim chciałaś zostać, jak byłaś mała? No aktorem. Ale rodzice powiedzieli, że nie będę miała pracy, więc wysłali mnie do liceum plastycznego. Jakby z deszczu pod rynę, tak, no. Bo kiedy gdzieś tam zamknęli firmę, w której pracowałam i usiadłam sobie na pracuj.pl, to się okazało, że nie ma takich ogłoszeń, że zatrudni artystę, słuchajcie, więc artysty ich nie zatrudni, to trzeba sobie samemu ogarnąć, nie? Czy dziara musi mieć znaczenie? Dziara znaczy po prostu, że wygląda się w niej zajebiście. Jaka jest twoja najlepsza cecha, z której jesteś najbardziej dumna? A z charakteru? No. Może być z charakteru, z wyglądu. No nie no, jestem kobietą, nie skomplementowałam swojego wyglądu. A tak naprawdę moje włosy, ale chyba całkiem błyskotliwy łeb. Taki całkiem, szybko myślę, Jaką dałabyś radę swojemu przyszłemu klientowi? Proszę Cię, proszę, nawilżaj skórę w miejscu, gdzie będziemy wykonywać tatuaż. Jeżeli nie wiesz w jakim miejscu, to nawilżaj się cały przez tydzień. Bardzo ułatwi mi to pracę, a tatuaż będzie wyglądał jeszcze lepiej, więc myślę, że to jest najważniejsze, co możesz zrobić przed sesją tatuażu. Czy zrobiłabyś tatuaż w miejscu intymnym? Czy płeć ma znaczenie? No nie, no w sensie w obydwu przypadkach. Kurczę, chyba nie muszę. Chyba jakby nie trzeba robić wszystkiego. Naprawdę, słuchajcie, w życiu nie trzeba spróbować wszystkiego. Ja wiem, że jest taki pogląd, ale w życiu trzeba mieć zasady. Tak mówi ulica. Czy tatuaże bolą? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Ile centymetrów? Na ile milimetrów trzeba wbić igłę? Dokładnie. No to słuchajcie, to trzeba czuć. To trzeba sobie wyczuć, ale to pewnie jest tak z 2 mm. No różnie, zależy od miejsca, nie? No ja tak czuję po prostu, jak skóra już tak troszeczkę drży, to... Ale rozumiem, że o to było pytanie, tak? Bo jakby tak. Nie, o co innego. Nie, co? Czy interesujesz się czymś poza sztuką? Tak. Czekaj, bo to pytanie jest takie... Tak. Lubię sobie popychać badmintona. No, lubię pójść na ten rapowy koncert, nie powiem. Lubię pogotować, lubię moje kwiaty. Lubię, kurczę, lubię ludzi, lubię czytać. Lubię czytać ludzi. Jakie jest twoje największe marzenie? No z tym chyba bycie aktorem. No nie wiem, moim największym marzeniem... Nie, bo to będzie takie, żeby wszyscy najbliżsi... Nie, żeby najbliższe mi osoby były szczęśliwe po prostu. No, okej, bardzo Ci dziękuję w takim bądź razie, Zuziu. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Wojtkowi. Dziękuję również, Zuziu, ponownie. No i co? To możesz powiedzieć, że tam został łapki. A dobra, słuchajcie, dziękuję, że przebrnęliście ze mną przez ten wywiad. Napiszcie jakiś komentarz, będzie mi turbo miło, jakby dajcie znać, może co u was, bo nie wiem co. Albo no nie wiem, czy się śmialiście chociaż raz. Zostawcie kciuczka i widzimy się na działce. Jeszcze subskrypcję, tak? Bo chyba to miałam powiedzieć. No to jeszcze dajcie, proszę. No. I subskrybujcie kanał KC Ink i... Aha, no ale tak naprawdę to słuchajcie, zapraszamy na Instagrama, bo tam to już w ogóle się tyle dzieje, że... Głowa mała. Słucham? Wyjdź z kadru. Aha. To chyba już dla mnie czas. Dziękuję. Tu jest cytryna, cytrus, cytryna, citron, cytryna, limonka. Nie, po prostu wolę zimny odcień cytryny. Okej. Okay. Nie dojrzała. Tak. Okej. Okay. Dziękuję. Hej.